Siema, witamy wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym oficjalnym odcinku z gry Conqueror's Blade razem z Flotarem. Siema, siema, siema. Dawno nic nie nagrywaliśmy, nie? To tak. O Jezu, jaka przerwa była długa, ale teraz wreszcie będziemy mogli, wiecie, tę przerwę zabrać gdzieś na bok i wspólnie pograć fajną gierkę, i to na streamach, i na YouTubie. Dokładnie, i to jest pierwszy odcinek z tej gry. Słuchajcie, sama gra jest za darmo i możecie tak naprawdę z nami grać. Już był jeden streamek z tej gierki, nasze Dokładnie. Streamy macie w opisie. I tak samo link do pobrania gry. I uwaga, dla nowych kont jest 7 dni premium. 7 dni premium! Dokładnie, i jest w ogóle dużo, jest tak gra rozbudowana, że z Matim ogarniamy może jakieś 10%. No tak, 10%, nawet wątpię, żeby to było 10%. Nie, ja ogarniam 15%, Mati 10%, sorry, musiałem się poprawić. Niech tak będzie. I ogólnie jest sezon z wikingami teraz, więc jest naprawdę fajne, są nowe jednostki, jest system run na przykład dodany, dokładnie. No jest tak dużo rzeczy, że nie ma szans, że w tym odcinku cokolwiek takiego większego wam pokażemy. Musicie sami sobie przetestować, giera jest za darmo, więc w sumie warto, bo... Link w opisie, pobierajcie i dokładnie. Jeżeli będziecie bardzo chcieli, stworzymy klan dla was wszystkich. Właśnie pytanie, czy da się zrobić klan? Ale da się, posprawdzaliśmy da się to. Okej, okay, sorry. Zrobić. No. Bo dużo osób właśnie pytało się, kiedy będziemy grali. Także będą się odcinki z tego pojawiały, będą się streamy z tego pojawiały, także śledźcie, bo naprawdę warto, gra jest naprawdę zarąbista. I w ogóle jest to we współpracy z Cenegą. Oczywiście. Bardzo dziękujemy. Dokładnie, oczywiście. Bardzo dziękujemy za możliwość współpracy, bo gra jest fajna, fajnie się gra, no i z Matim jeszcze lepiej się gra. No i w sumie tyle. Jak miło, no. Teraz zobaczycie, bo można mówić, ale to najlepiej dokładnie. Pokazać już w trakcie rozgrywki, na czym to dokładnie polega. Będziemy starali się jak najwięcej wytłumaczyć, chociaż sami, tak jak wcześniej tłumaczyliśmy, tak. Nie wiemy za dużo. Chociaż mamy po 14 poziomie, nie? To nie jest tak, że przed chwilą zaczęliśmy. Troszkę już graliśmy sobie, ale jakby... No, jest tyle rzeczy, jakieś nowe systemy dochodzą, trenowanie jednostek. No, ogólnie jest więcej rzeczy, niż się na pewno spodziewaliśmy, przynajmniej tak, z mojej strony. No. Czekaj, czy ty mówiłeś mi, że na 15 poziomie jest ten Season Pass? Tak, jest Season Pass i po tej bitwie, no właśnie, po tej bitwie będziemy mogli zobaczyć ten Season Pass. Mam nadzieję, bo ja mam 13. O, i właśnie mnie ktoś wyzwał na pojedynek. Wydaje mi się, że to jest widz, który mnie wyzwał. No. Także... Dobra, ale teraz nie ma czasu na pojedynki, bitwa się zaczyna. I wybieramy tutaj jednostki. No, będziemy się starali tłumaczyć, nie? Na bieżąco, jak to dokładnie wygląda. Please! Ktoś pisze gościu, że chce walkę ze mną. Właśnie, możemy na koniec zrobić walkę. Taki chcesz pojedynek. Chcesz no, nieważne. Nie. O, i mamy tutaj stronę atakującą, mamy stronę broniącą. My teraz chyba bronimy, tak? My atakujemy. Atakujemy. No, myślałem, że... Jedno myślałem, drugie powiedziałem. Tak. Jaką bierzesz na początku jednostkę? Ja sobie chyba wezmę tych łuczników. Nie, ja najbardziej lubię tych giermków. Już są giermków? Na drugim poziomie, więc oni tam lepiej atakują. Kmiecie. Ty masz kmiecie, ja mam giermków. Giermkowie. Okay. Dobra. Mam 3,5 gwiazdki na nich. A jaką bronią walczysz? Jaką bronią? No ja mam, wiesz, długi miecz i tarcza. Pod takiego tanka. Tak, zmieniłem. Bo ja na początku w ogóle właśnie, jak tutaj tworzycie sobie postać, to macie dużo broni do wyboru. Ja na początku wziąłem takie dwa sztylety. Mati, z czym ty grasz? Nodachi to się chyba nazywa. To jest taka katana, tylko jeszcze dłuższa niż się spodziewałem. A ja sobie przypomniałem, że ja lubię grać tankami, więc zmieniłem tam podczas gierki jakby na tanka. Czy to ma jakby wpływ, jaką ty grasz tą klasą broni i jakie masz jednostki? Czy to, nie wiem, jakoś bufuje bardziej, jeżeli grasz z jakąś włócznią i jeździsz na koniu, to może bufuje to konnicy, Możliwe. No, musimy się dowiedzieć. W ogóle jest tutaj nawet pogoda w prawym górnym rogu. Teraz to zauważyłem. A faktycznie, może to wpływa to na, też wiem, wpływa pewnie. Na łuczników. O, no. O, tutaj, i widzicie? Proszę, widać. Też masz wikinga, nie? Takiego fajnego. No, także to jest... Wilki Ragnaroku. Dokładnie, bo to jest właśnie nowy sezon, który wystartował niedawno i można naprawdę dużo fajnych rzeczy zdobyć. My nie wiemy, jakie to są jeszcze rzeczy, bo nie mamy jeszcze Battle Passa odblokowanego. Tak, ale już niedługo. No, po tym meczu powinniśmy mieć to dostępne. Jakim cudem ty masz wyższy poziom niż ja? Tego nie rozumiem. Gościu, no jest... A, bo ty masz 13 poziom. Ale ty jest dziwne, bo... grałeś beze mnie. Nie grałem, chociaż kusiło mnie, okej? Okay? Kusiło mnie, żeby wykonać parę questów i pokazać ci po prostu, jak wygląda rozgrywka na wyższym poziomie, ale mówię, nie no, gramy z Matim cały czas, więc będziemy... No, razem po prostu cały czas będziemy sobie grali. A to jest nawet dobrze wytłumaczone, że my musimy te ostatnie flagi wszystkie poprzejmować. No właśnie, tu trzeba przejmować punkty. Tak w skrócie, nie? Trzeba przejmować punkty. Naciśnij albo przyłączyć kursor atakujący. A, w sumie jest napisane. Rzeczywiście. Mamy kremówkę w drużynie. Mamy szefuńka, mamy jeszcze... Maciej, banana, mama. W ogóle dużo Polaków to gra. Bardzo dużo. To bardzo dużo. No.
Mister Polarny Venemin. W każdym meczu, jak graliśmy do tej pory, to był jakiś Polak. Giga Chat. O kurde, jaka mgła jest. To raczej takie piaskowe. W sumie tak. Burza piaskowa, no. Dobra. Czyli to będzie... Właśnie, i jednostki rekrutujemy z różnych jakby okresów. Są wikingowie, są jakieś jednostki starożytne. No Mati miał jakiś tych... Kogo ty miałeś? Giermków, no właśnie. No, jest dużo jednostek do rekrutowania. I większość jednostek, znaczy nie, może nie wszystkie, ale to pewnie w zależności od tego, jakiej są tam klasy, bo one tam są coraz mocniejsze. W zależności od tych gwiazdek, jakie tam pokazuje. No. Nie wiem, czy ty ogarnąłeś, ale na przykład u mnie giermkowie mają umiejętność pod jedynką. To tam widać w lewym dolnym. U mnie nie mają. Czekaj. Jedynka. Nie, mają. U mnie chyba mogą strzelać, z tego co wiem. Tak, strzelać po prostu w jedno miejsce. Jeżeli no, a mogę moi szarżują w wybrane miejsce. Tak. Szarżują, tak biegną na pałę. No ale wiesz, to pewnie jakieś nakłada bonusy. Dobra, musimy zdobyć chyba, punkt A. Chyba się przewracają przeciwnicy wtedy. Mhm, właśnie, bo każdy, chyba nie wspomnieliśmy o tym, że każdy z nas ma tak jakby swój własny oddział, który wybieramy przed gierką. Tak. Na przykład ja mam łuczników, Mati ma tych swoich giermków. To są twoje? F2 nacisnąłem i zobacz, jak stają z tarczami. No, widzę. Czekaj, to ja wezmę może swoich łuczników, stać za mną. Ustaw do ataku, tutaj, stać. To twoi strzelają tutaj? Czekaj. No tak, zobacz, bo... Zobacz, jakie strzelają w ciebie, prawda? Nie, bo ja im rozkazałem niepotrzebnie, wiesz? Dobra, niepotrzebnie rozkazałem, dobra. O, idą. Idą moi łucznicy. Tylko wiesz, oni powinni być troszeczkę bliżej jednak. Chodź, może podejdziemy bliżej. Pod mury? No, pod mury. No. Wezmę C, bo tu się właśnie rozkazuje jednostką. Ty, strzela sobie. Ładnie na murach. Dobra, wbijamy jakoś? Trzeba czekać, aż dojadą. Bo taran już jest, niby będzie można środkiem wchodzić. No właśnie, są różne, jak widzicie, drogi. Albo można wieżą obleżniczą. Patrz, spadł. Dobra, dojazd. Dojazd. Oj, biedaczek. Biedacz, nie ma szansy raczej. Dobra, asysta. Kiesela. No, właśnie tutaj ja się przekonałem o tym wiele razy. Raczej się jakby nie wchodzisz na pałę, żeby zdobyć jak najwięcej obrażeń. To jest bardziej taktycznie wszystko trzeba robić. Dobra, ustawiam drabiny, czy to teoretycznie można wchodzić drabinami? Ja tutaj już już wieża obliżnicza jest, na prawo od ciebie. No wiem, ale właśnie chciałbym wejść drugą stroną. O kurde! Dobra, wjeżdżam środkiem na zastawę. Uważaj, by jest totalny młyn. Okej, łuczników sobie ustawię tutaj. Jest bez kitu, no. Jest, mówię. To jest właśnie najpiękniejsze, że te bitwy, w tych bitwach bierze mnóstwo. Jezus Mary, dobra, wjeżdżam w młyn! O, spadłem! Dobra, żyję. Okej, poza walką. Ale moi ucznicy coś tam strzelają, więc jest spoko. Ty jesteś tutaj? A jesteś no, tam. No, ja jestem w środku tego dobra, młynu. Dobra, lecę ci pomóc. Kurde, użyłem niepotrzebnie skilla. Dobra, ja lecę na tego, na ucznika. Okej. Gdzie... Czekaj, tam krokar. Widzę, że z jakiegoś muszkietu strzela. Ucieka. Assassin nasz jak poleciał za nim. Ty, tak? To jest jakiś koks, no. Dobra, mamy jakiegoś koksa. Giga czada gonie. Dobra, Maciej leży. Okej. A dostałem z łuku. Dobra, tutaj się, o kurde, wzięli tą. Formacja, no, uważaj. Wezmę uczników. C lecę, i ustawię lecę tutaj. Dobra, niech będzie. Dobra, do ataku. A gdzie ty jeszcze jak zły, oj. No właśnie, dlatego się... No to jest piękne, że nie można po prostu na pałę tam wbić. Bo tak, to jesteś tak szybko wyjaśniony i nic nie zrobisz. Oj. No, ja powiedziałem swoim jednostkom, żeby cofnęły, bo... Nie, moi ucznicy, powiem ci, że super sobie radzą tutaj. Ja w ogóle się uleczę, bo pod H mamy jakieś tam leczonko. Słyszysz, jak robię takie... Tak, słyszę. No, pięknie. A to enemy czy nasi? Wydaje mi się, że nasi. O kurde, co się stało? Dostał z jakiegoś pocisku. Aha, bo oni tam mają pociski. W ogóle, czekaj, możemy tutaj... A, tam jest punkt A do przejęcia i mamy 10 minut na przejęcie. Dobra. Co? Ja wezmę i im rozkażę, żeby tam strzelali daleko może. Teoretycznie mogłem spróbować wejść tą drugą wieżyczką, tylko... Mhm. No bo właśnie... Nie wiem, czy jest sens, bo to tam jest ten punkt, gdzie oni sobie mogą dobrać kolejne jednostki, nie? No. Właśnie, bo są te punkt zaopatrzenia, czy coś takiego to się nazywa? Tak, punkt zaopatrzenia, coś takiego. Dobra, ja rozkazuję. W ogóle zacząłem strzelać, o kurde, tam jest jeszcze dalej ich dużo. Dobra, ale ja łucznikami coś tutaj robię, tylko że tych łuczników moich jest coraz mniej. I to tak średnio wygląda. Nie wiem, musielibyśmy zaatakować. Jesteś tutaj? A jesteś obok.
Jestem. Mhm. No to, nie wiem, no trzeba jakoś tam, wiesz, szarże zrobić, nie? Tylko, że z moimi łucznikami ja tego nie zrobię. A oni będą cały czas w nas strzelali. Ty, chyba już nawet nie mam moich łuczników. Tak, dobra. Mój oddział... Dobra, lecimy. Lecimy. Banana mama widzę, że tutaj. O kurde, ale dostaję obrażenia. Uwaga. Żebyśmy się głupio nie wbili w nich. Ale gościu nas jeden wyjaśnia. Dobra, zaraz go tutaj poskładam. No, zaraz mnie poskładam. Uwaga, łucznicy. Łucznicy są obok i po prostu, gdy tylko my wyszliśmy, to w nas strzelają. Ja wezmę sobie, może ciebie poobserwuję teraz. Dobra, muszę się troszkę chyba healnąć. Mhm. Tutaj banana. On mnie tutaj krwawieniem jakieś załatwił. No, jakiś efekt krwawienia. Jo, jaki jest młyn, ale nie, no, nic nie możemy zrobić. Ciężko jest przebić się. No, bardzo ciężko. Ty, ale jakie oni mają tarcze zarąbiste, takie duże. Oj, czy ja mogę anulować pewnie to? Kontra. Dobra, i biorę teraz swoją niebieską jednostkę. Co to jest? Dobra, przebiliśmy się, musimy odbijać ten punkt. Mhm, mamy 8 minut w ogóle na przejęcie tego punktu. Więc musimy się troszeczkę śpieszyć. A nie, już przejmujemy ten punkt. Oj, bo ja sam tutaj jestem. Dobra, biegnę. Oj, co albo ja albo jadę jakim... bardziej. Ulebule jak mnie ściągnął. Ulebule? A, bo ty już nie żyjesz. To popatrz sobie, jak jadę na koniu. Chociaż... Właśnie szukam cię. Ty, to jest... Przejęliśmy, bitwa została wydłużona o 3 minuty. Nie wiem, czy jest sens, żebym tu... Chociaż... Ty, nie mogę cię znaleźć. Gościu, jestem tu. Właśnie... Krytyczne obrażenia. Jak się schodzi o skonia? Kół, nie? B. A, u mnie kół jakoś. Dobra, jest jakiś muszkiet. A, i chyba zeskoczyła na dół. Albo i nie. Dobra, asysta, wyrównane rachunki i zabito. Pierwszy frag mój. Tak mi ja słabo. Nawet jednego nie mam. Tak? Powiem wam tak, że Mati na live'ie, jak graliśmy, no to muszę przyznać, no, że Mati był totalnym kozakiem. Było tak, no było, ale... Tyle fragów potrafił zrobić na jeden mecz, gdy ja na przykład robiłem jednego. To on miał 15. Rekordowo miałem 16 fragów w jednym meczu. Więc co jak co, ale Mati coś tam potrafi. My tutaj na schodach się zablokowaliśmy. Potrzebujemy troszkę pomocy twojej. Dobra, wiesz co, ja przychodzę z zupełnie innego miejsca. Czekaj. A, ty na plecach jesteś. Dobra. To puszujemy ich. Jazda. Giga chat. Trebusz. Okej. Okay. Dobra, raczej ich przepchniemy. Gdzie są moi? Za mną? Do ataku, dobra. Dobra, odpalam to. O kurde, jaką oni mają formację. Dobra, muszę wycofać. Jezus Maria! Co jest? A... Ty wskoczyłem w sam młyn, nie wiem, co się ze mną dzieje. No, a my tutaj na schodach, powiem ci, że się w jedną i w drugą stronę przepychamy. Także nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało. Chociaż nie, przepchnęliśmy, dobra. Dobra, bo mamy 10 minut, musimy przyjąć ten punkt, a ja tutaj odwaliłem manianę taką, że hej. Dobra, stać. To odrodzenie jakieś strasznie długie, czekam 50 sekund ponad. No, chyba, jak bo chyba... w 40 minucie. No jak, no, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Dobra, powiem ci, że ja, mi o dziwo idzie dobrze, ale też zmieniłem jakby troszeczkę playstyle, że gram bardziej zachowawczo. Tak jak... No ja właśnie muszę też to zrobić, bo wcześniej wbijałem w środek takich nubków kroiłem, a tutaj są lepsi gracze. No to, zbroja w pył. A, czyli że moja chyba zbroja została zniszczona. Patrzę na jakiegoś chłopa, który ma, wiesz, skina, w ogóle taki jest kozak, on... Tak wiesz, wejdzie, troszkę pomacha mieczykami i wychodzi. Cofnie się, uleczy. Tak, znów. Wraca, a ja no troszkę jak pan. Dobra, jest asysta. Gigachad został pokonany. Tylko muszę się wyleczyć szybciutko. Widzisz mnie, jak się leczę? Tak, ale bo ja patrzę na Ryaplasa. A, obok, dobra, któryś. Dobra, biorę konnicę. Dobra, bierz. O kurde, ty konnicę sobie odblokowałeś. Tak. No, ja tylko ulepszałem te jednostki, które do tej pory miałem i tak naprawdę to tyle. Ty, Krokar tam z tyłu bije. O, widzę ciebie. Konie jakieś... Dobra, no nie będę tracił czas na niego. Nie, bo on, wiesz, tylko zajmuje czas. Tak, dokładnie. No. Tutaj, tyk, trzeba. Dobra? O, ale dojazd! Podnica, jazda! Jazda! Dobra, zabito. Asysta. Okej, tu mamy punkt do przejęcia. O kurde, zrobili tam. Tu jest jakaś formacja. Dobra, wale w... Co się dzieje? Ty zrobiłeś taki młyn tutaj?
chyba. Dobra, zabiłem Adolama. Okej, okej, okej. W ogóle oni stoją, tylko oni blokują. Oni są useless w tym momencie. Trzeba dojeżdżać ich od tyłu. Mhm. Najpierw musisz przejąć punkt. Co, czekaj, co? Interakcja. Dobra, aha, dobra. Był, nie wiem, co to znaczy. Achievement dostałeś. Znaczy to są takie chyba nie tyle achievement, co osiągnięcie w trakcie meczu, że... No, bardzo możliwe. Może za to na przykład są dodatkowe punkty, ciężko powiedzieć. Dobra. Przejmujemy i ja muszę uzupełnić swój oddział. Za mną. A, mój oddział w ogóle jest gdzieś daleko. Interakcja. Ja chcę zmienić. Dobra, wezmę tych, bo ich jest o, 30. O kurde, 1 na 23. Oj, dobra, biorę tych. Dobra, 7 minut mamy, musimy przejąć. Mhm. Aha, ale się tutaj jednostek tego pojawiło. Dobra, i muszę się jeszcze uleczyć szybciutko. Ja nie lubię na tym koniu jeździć, w sensie to jest dobre do przemieszczania się, tak, ale... Tak, ale do walki, mi też na przykład walka na koniu. Nie potrafię trafić wtedy. Mhm, to mam podobnie. W ogóle będziemy musieli, Mati, sobie jakieś lepsze skiny ogarnąć, bo no, mamy te podstawowe i tak... Komicznie to wygląda, No. Wyglądam jak taki zwykły rycerzyk. No. Dobra, tutaj się bronią. A, ty też jesteś, okej. Dobra, o jest, leży. Leży, no. Wstał. Nie, uciekł. Ciężko będzie tutaj się przebić. Dobra, za mną, moi biegną. Tutaj jest jakiś typek. O nie, on chyba awczy. No dobra, no trudno. Nie powinno się zostawiać, a nie, jednak nie awczy. O Jezu, konnica wjechała. Dobra, konie, po kolei wszystkie. Chociaż tu jest, nie, 100 metrów jest do tego punktu. Powiem ci, że nie wiem, czy się uda przejąć ten punkt. Uda się, trzeba te konie rozwalić. Po kolei wszystko. O, dobra, leży. Asysta. Dobra, tu jest kolejny. Oj, ja się chyba wbiłem niepotrzebnie w tych ikinierów jakiś. Ale bije! O, no właśnie, muszę uciekać. No. Chowam się. Dobra, kolejna asysta. Dobra, wycofuję. Tak, ja się leczę, może nie dostanę żadnego hita. Ja się obok będę leczył. Leczę? Nie ma. Zakładanie opatrunków teraz, zapomniałem wcisnąć. Tutaj jeszcze łucznicy. Czekaj, armatę odpalę może, a to w innym miejscu chyba. Nie, tutaj chyba nie mam. Byłby okej. Tam... Tutaj są łucznicy przed nami. No, przed nami są łucznicy. W sumie to jest dobry pomysł. Po którym tam armatę? Nie, czekaj, ja mogę wezwać ostrzał. Pod G masz i tam jest armata. Dobra, leci ostrzał tych z trebusza. O kurde, to ty strzeliłeś? Tak, tylko nie trafiłem. No, właśnie widziałem. Muszę wziąć poprawkę na wiatr. Tak, wiadomo. Połam szyk, o, jest piękny ostrzał. Dobra, dostali. Dobra, możemy tam biec. Biec do ataku tutaj. Jeszcze raz strzelę. Dobra, wycofali się. Mhm. Ale cały oddział został zniszczony praktycznie. Dobra, tylko ja muszę też wycofać i się chyba uleczyć. Trafiłem. Ty, co jest? Dojazd? Ja nie mogę, bo mam mało HP bardzo. Także muszę poczekać 7 sekund. I oni tam się ustawili pięknie. I nie wiem dlaczego kurde, nasi... Kurde, są łucznicy, ja to bym w nich wjechał. Ja też by... Kurde. Dobra! Tak? czekaj, ja się... Nie, Mati, sam pobiegłeś, nie rób tego. To jest bardzo głupie. Dobra, do ataku, jazda. Nie możemy tutaj stać. Dojazd! I po kolei, każdego. Ty, oni... Dobrą tą formację mają, no przecież... Ja tu, o kurde, 6 tysięcy gościu mi uderzył. Oła. Dobra, przebiłem. Dobra. No i niestety ja nie przebiłem, ja nawet umarłem. Dobra, tutaj idzie już wsparcie. Dostali znowu. O, nice. A ty sobie tutaj chillujesz. Ja sobie stoję na spokojnie, strzelam tylko. Dobrze, teraz nie trafiłem. Kuszników nam załatwili. Ty, ale jest problem. Dobra, bo... Dobra, dostali po raz kolejny i brak amunicji już. Dobra, zeskakuję. Uleczę się i wjeżdżam tam. Mhm, no właśnie potrzebujemy troszeczkę pomocy. Dobra, poleciały na nich te... Kule? Dobra. A tak chyba. Ty, ja muszę iść po oddział. Okej, okay, leć. My tutaj atakujemy. Dobra, jest jeden. Tam jakiś kusznik jest. I on dość mocno w nas strzela, tam na prawej stronie. Dwie minuty mamy. No wiem, dobra. O kurde, niepotrzebnie to zrobiłem. Ty, gdzie są wszyscy? Dobra, biorę konnicę i wjeżdżam tam. Ja musiałem wycofać swój oddział. Dobra, wycofany jest i muszę się uleczyć szybko. Jazda? Dobra, to... My jeszcze raz możemy wbić. Minuta, o, właśnie. Dobra, do ataku. Zajmij ten obszar. Ale to mam większy czas? No właśnie, bardzo możliwe. Dobra, ja wjeżdżam.
Ty nie mogę przejść przez armatę, czy co to jest? Zablokowałem się. Kurde. Ej. Ci tarczownicy są zbyt mocni. Mnie jednostka właśnie pokonała tego gościa z tymi tarczami. 49 sekund i przejęliśmy punkt. Dobra, nice. Tylko nie wiem, czy później nie mamy jeszcze punktu do przejęcia. Ale to na pewno nam się przy... No, czas wydłuży. No. Troszkę będzie więcej czasu na pewno. Musicie pokonywać, bo no... Ja za 6 sekund się zrespię. Dobra, leżę. Muszą być poza tym okręgiem, nie? Tam jeszcze jeden jest. Nice. Odwróć. Kurde, bym z chęcią poobserwował. 19 sekund. 16. 15. Przejmuje się punkt. Powinien, wiesz, w ostatniej sekundzie. Wróg nie może obsługiwać mechanizmów, okej? Okay? Mamy to! Yes! Tak! 10 sekund! To była bardzo close rozgrywka. Ty dostałem S-kę. Ja mam A+. No... Troszkę gorzej, ale też powiedziałbym, że spoko. I właśnie jednego bohatera nie powiedzieliśmy o najważniejszej rzeczy, że gramy na serwerze Midgard. Na 5 serwerze. EU5, dokładnie tak. Zapomniało nam się. No, zapomniało, ale właśnie, jeżeli chcecie, to zapraszamy do gierki. No jak widzicie, jest naprawdę fajna. Ja wezmę, opuszczę bitwę i zobaczmy, czy ten... Chwila, 15 poziom chyba. Będziesz miał 15 poziom? Nie. Oj. Chyba, że tam dostaje się też... Wiesz, pod F4? Tak, są pod F4 można rzeczy. Można dostać questa jakiegoś, w sensie oddać. Niemożliwe, że zrobiliśmy jakieś inne zadanie. Znaczy, ja będę miał 15 poziom, bo mi się chyba nawet wyświetliło. Więc ja mogę zobaczyć, co tam w Season Passie, nie? Się dzieje. Dobra, to słuchaj, ja nie spojrzę, co tam jest. O, w ogóle dostałem Święto i Festiwal Robotników. Jakieś kolejne rzeczy, nagrody. Zaloguj. Aha, czyli za... Karta punktów doświadczenia bohatera, zadania dnia, wykonaj wszystkie. Okej. Okay. Kosz w sztukach, aha, nie chcę tego, nie. Nie okej, okay, dobra, jest Season Pass, ale nie patrzę. Tylko kliknąłem, żeby zobaczyć, czy działa teraz. Ja pobiegnę szybko, może to są questy jakieś do oddania. Chyba oddania to jest znak zapytania. Nie pod L-ką powinieneś mieć. Ja mam 3 misje, ale nie mam żadnej wykonanej. Właśnie, trzeba te wszystkie misje pobrać, nie? Ale to już na streamie będziemy sobie na pewno robili. Tak. Nie, cholercie, nie ma chyba. Nie ma? No to słuchaj, na następny odcinek będziemy już mieli przygotowanego tego... Będzie przegląd Season Passa. Dokładnie. Przejrzymy sobie na spokojnie Season Passa. A na razie co, dziękujemy wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodoba i mam nadzieję, że wbijecie też do gry, bo naprawdę fajnie się gra. Jeszcze raz zachęcamy do wejścia na link w opisie. Dokładnie. Możecie pobrać gierkę. I 7 dni premium odebrać za darmo. Dokładnie tak. I wspólnie razem z nami pograć na streamach. Dokładnie. Także co, dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za możliwość współpracy i do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.